Ja tutaj się, moi drodzy, grzecznie ciepnąłem w najbliższe miejsce do punktu, w którym mam się znaleźć, a tutaj... A tutaj, kochajcie, smok. Od razu na wejście nas wita. Co za życie. Zaraz tam Oliwie zje. To jest takie cudowne, jak człowiek chce sobie tak pograć, ciepnie się w miejsce i nieprzygotowany dostaje z buta od smoka. Nawet, że ty w nią walisz. Czy molisz walić krytyki? Aha, czyli teraz... Smok teraz na mnie uwzie, tak? W dupę tego smoka! Boże, dlaczego ja mam takie szczęście? Dobra, słuchajcie, bo to jest... Cóż za walka! Odnoszę wrażenie, że zostałem zjedzony. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, no. Tylko 2 minuty walki ze smokiem. Wiecie, bo to było tak. Ciepnąłem się tutaj. I? Czy będzie znowu smoczek? Nie, już go nie ma. No za magia. No to czyli trzeba powiedzieć, że smok mi spitolił. A nie, jest! Dzień dobry. Jest chyba za daleko. Smoczku! Kochany! Nie, on chyba do nas nie przyjdzie. Jakiś wstydliwy. Już nas nie chce, a przytem nas chciał zjeść. Co za wredny smoczek. Najgorzej, że tak idę, a w sumie nie wiem, gdzie mam iść. No to będzie gdzieś tam. I wiecie, serdeczny łuk. Kufer. Lubię kufry. A w środku... super, dzięki, wiesz? O kurde. Gdzie jest Oliwia? Ja.
ładnie to było. Nie lubię wił, one są podłe. I się wiją. No dobra, ale co tam jest przede mną? Bo chodzi o te psiaki, to idziemy. I zwierzaki mi zniknęły, to niedobrze. Chodź, chodź, Lidzia. A co to tam jest? I czemu to tak groźnie wygląda? Wiecie, robię miniaturkę przy okazji. Kogoś na tym tle trzeba ładniej znaleźć miniatureczkę. A co to jest? Tam było chyba ładniej. Tutaj muszę Meridy tą latarnię zanieść. To jest zaiste fascynujące miejsce. Chodźmy. Nie ufam takim. Spójrz na moją świątynię. Legła w gruzach. To by było na tyle, jeśli chodzi o wierność śmiertelników, ich serca i rzemiosło. Jeśli mnie nie kochają, jak może dosięgnąć ich moja miłość? Przywróć mi moje światło, bym mogła poprowadzić cię ku przeznaczeniu. Ja cię lowciam. Nadszedł czas, by moja świetność powróciła do Skyrim. Lecz symbol mojej prawdy leży pogrzebany pod ruinami niegdyś wspaniałej świątyni, którą teraz zbrukała ciemność czyhająca wewnątrz. Jak ci mogę pomóc? Nekromanta Malkoran plugawi moje sanktuarium swoim zepsuciem, zmuszając do służby. Co gorsza, czerpie moc zgromadzoną w należącym do mnie artefakcie, by czynić zło. Prowadziłam cię tu, śmiertelna istoto, byś stała się moim czempionem. Udasz się do mojej świątyni, odzyskasz artefakt i zniszczysz plugawca. No dobra. Oczywiście, że tak. Kazałam ci. Idź już. Należy odzyskać ten artefakt. Mam pewne obawy. Malkoran siłą zawarł drzwi, ale to moja świątynia i odpowiada na moje wezwania. Ześlę promień światła. Przeprowadź je przez świątynię, a drzwi się otworzą. Aha, że niby spadam. No to grubo. Ja sobie tą misję odpalę. Gdzie jest ta Merida? Aha, to przedświt.
że niby tutaj, okej. Okay. Nie dajecie mi wyboru, nie? Nie lubię tych nekromantów. Nie ma wyjścia. Jeszcze będę zbiegał czaszek. Szanujmy się. Z pozytywnych rzeczy to dużo złota jest, nie? W tych trupach. Ktoś może jeszcze? No nie, dobra, to idziemy dalej. Chodź, Lidzia. Są drzwi. Aha. A jak to wejść? Luźne szmaty, poczekajcie, bo tu coś jest. I to się jakoś otwiera. Uchwytu tutaj nie ma nigdzie. Płytek naciskowych też nie widzę. Może to trzeba otworzyć. Już mam mało wytrychów. I nie jest tak, że tych wytrychów to się potnę. Udało się. To lubię. Noszczony, pradawny, no z księżą, że mogę wziąć dla zasady. To też weźmy po to, żeby było do sprzedaży. Idziemy dalej. Po drugą stronę idę? No, oczywiście w złą stronę, tu powinniśmy iść. Chodź, Lidzia, idziemy. Tu jest to wejście, a tu jest to samo. Martwi mnie, że tu nie ma żadnych ludzi. Dobra, no i co teraz? Użyłem piedestału i co? Tutaj nic nie widzę. No dobra, nic, idziemy dalej. Oho. Nie podoba mi się to. To faktycznie paskudny nekromanta.
Dobrze, nie macie jakichś genialnych rzeczy. Mączka, kostka, na to się przydaje. To wszystko z tych przyjemności. Piedestał. Świecznik możemy wziąć, bo jest sporo warty. Talerz. Tak klejnot duszy zawsze. Puchar. Urna. Ochybanie grobów zawsze na propsie, szczególnie w Skyrimie. Czy ja coś mogę z tym zrobić? Aha. Mogę zebrać mech. Cudnie. Ale nic więcej. No to idziemy dalej. No cóż, stalowa strzała, tego nie bierzemy, bo to do kitu. Mączka kostna. Się najbardziej boję, że czegoś tutaj nie przestawię i potem będzie sraczka. A znając moje szczęście, tak właśnie będzie. Kliczona książka, dobra, nic nie ma. Ametyst. Szanuję. Drewniane drzwi. Gdzie jest Lidia? Gdzieś zaginęła w akcji. Tego już nie lubię. Wiecie, najpierw takie przyziemne rzeczy. Jak okradanie wszystkiego i wszystkich. A potem kuferek serdeczny. Nie opłaca się. To nawet nie wyjaśnia, gdzie jest moja przyjaciółka. Bez lagów, proszę. Tak, wiem, że te moje pojedynki łusznicze są żenujące. Ale to dlatego, że wiecie, no nie gram zbyt dużo. Niestety. A po prostu, przede wszystkim nie gram tak dużo, jakbym chciał. Aha, tu jest jakiś stolik. Tu jest kuferek. Czemu mnie to nie dziwi? Tu się go pewnie otwiera zaraz, w tym pokoju. Taką mam nadzieję. Aj, jakby się udało za pierwszym razem, dopiero by było. Pięknie.
Chyba tu nie było jakiejś kupy znowu, jak ostatnio. Pozostawię to bez komentarza. To jest tu, a ja muszę iść w drugie miejsce. Tak, wątpię, że z tym na komando będę walczył pewnie sam. Morowo. Wymaga klucza. Kurde, skąd ja wezmę klucz? Pewno gdzieś tam jest. Teraz go otworzę? Tak, musiałem, to wiecie. He? I co jest? Widzę, że nie każesz iść. Aha, no dobra. To wiecie co? A tam był jeszcze jakiś trupek, którego nie obszukałem, więc zróbmy to. Tu jesteśmy. Czego człowiek nie zrobi dla 25 sztuk złota? Chodźmy. O, dzień dobry. Expert, oho. To może potrwać. O, już wiemy gdzie, więc jakiś pozytyw jest z tego. Gdzieś tu. Dwa wytrychy na ekspercie. Łuskowy hełm, no dobra. Łuskowy jest lepszy od Delfiego. Tyle mogę powiedzieć. Ciekawe, ile będzie trwała ta misja, bo już 20 minut, a ja nie widzę końca. Chodźmy. Pierdę. Pusta urna. Wejdźmy na górę. Nie było celowe, Lidzia, to był wypadek przy pracy. Co ci będę mówił? Przecież ty wiesz. Nie jesteś moją towarzyszką pierwszy raz, nie? Coś tu jest do ocalenia? Urny, no tak. Musimy śmignąć na górę po prostu. No dobra, ale co teraz?
Gdzieś moja psiapsi? Chodź psiapsi. Tu trzeba iść. Znowu mnie samego zostawię, no co za łajza. Ziewasz naprawdę? To jest dla ciebie powód do ziewania? Że bijemy jakieś cienia, ty ziewasz? Co za kobieta? No szok po prostu. Ja nie obrabiam z przyjemnością tych urn, tam mogą być cenne wskazówki dotyczące misji. Bez sensu rzeczy. A tutaj co jest? Rozumiem, fajna pułapka, szanuję. Pusta szkatułka. Chcieli mnie zabić. Wytychy się przydadzą. Miksturki też. Pyk, pyk. Krasnoludzkie buty. Nie wiem, czy przydadzą, ale weźmy je. Urna. Zróbmy serdeczny zapis. Wow. Tam jest cień. Dobrze się zbugowałaś w teksturach. Zawsze milej zabijać takie zbugowane w teksturach potworki. Wiecie, o co chodzi. Idziemy dalej. Jezus! Co on tu robi, ten pan? Balsamujesz zdrowłoki, żywych ludzi. Zajebisty jesteś. Szacunek dla ludzi ulicy. Hełmy nie, ale miksturki, potki. Bierzemy. Lniane szmaty nie, ale już taki tutaj zabek. Szczególnie na pierwszy raz bierzemy. Orkowa strzała. Ale ze mnie okradacz grobów bez kitu. O ty dziadu. Tak grubo. To było grube. Mieczy stalowych, wielkich ani małych, nie skolekcjonuję. Szkoda miejsca w ekwipunku. Może kolejna jakaś dziwna sala. Dobrze, trupy mają sporo złota, taki pozytyw. Ale ja nie potrzebuję tutaj tak dużo złota, tylko potrzebuję tego bohatera, żeby go zabić. Kogoś tam... Chodźmy lepiej w drugą stronę. Bo tu jedno jest takie krótkie przejście gdzieś tam, a drugie to jest... O kurde. Ładna pułapka, dzięki, wiecie? Naprawdę, szanuję, by mnie zabiło. Idziemy dalej.
ktoś leży. Czy ja tam mogę wejść? No dobra. 100 złota szanuję. Takie prezenty we wzłokach. Co ja gadam? Idziemy dalej. Niech to będzie już koniec. No i co teraz? Powiedzcie mi. Tamto się otworzyło? Zróbmy serdeczny autozapis. Aha, że to zabija. Szanuję tym bardziej. Otworzyło mi się przejście. Trzymajcie kciuki. Katakumby. Czemu ja zawsze muszę w takie miejsca trafiać? Gdzie jest ten nekromanta paskudny? On jest pewno gdzieś tutaj, ten dziad, pradziad. Nie podoba mi się to. O, liścia, kurde, powiem ci, że mi też się nie podoba. Nie chcę wgrywać, wiecie, żadnych tych, więc się po prostu tak bezczelnie uzdrowię. Boże, jak on wali! Miałem się nie poczuć. Trzeba będzie jeszcze raz to zrobić. Rozgrzewka. Ciężcy byli do pokonania Wyskitu. Tu mam sejwik. No, trzeba było trochę się popocić. Nie były to łatwe mopki. Tu sobie zróbmy szybki zapis.
Zobaczyłem z gorszymi, nie? Także też nie ma dramatu, żeby nie było, że to jakieś Bóg wie co, ale... Potki. Zabita? Nie może zabić ludzi. Dobrze zrobiłem zapis. Kurka wodna. Co tu się dzieje? Nie podoba mi się to. Ja mam chyba coś do rozwinięcia, poczekajcie. Powiem, tak mi się wydaje. Czy nie, nie mam. Szkoda. Co za łobuzy. Nie podoba mi się to. Mi też, ale co zrobić? Co on zrobił? A może tam wejść po prostu? Może wejście będzie lepsze. Albo eliminować tamte poczwary jako pierwsze. Serdeczne potki. Potki, potki, potki. Tak blisko byłem. Ale patrzcie, mój krzyk na niego chyba nie zadziałał w ogóle. To jest jakiś koszmar.
podoba mi się to. Dobra, słuchajcie, ja muszę teraz zrobić to porządniej. Mam odporność na chłód, kondycji, gładkości, strzał, upiora, wigoru, zjawu. Słaba weksja. Chyba nie mam. Dobra, walimy. Chciał mnie zabić, dziad. Teraz zobaczmy, czy to są wszyscy. Targowania się, uzdrowienia. Mikstury, Słuchajcie, zróbmy sobie zapis, bo to może trwać i trwać. Dobrze zrobiłem zapis. Jestem trochę bliżej. Niedużo, ale zawsze. Strasznie jestem przeciwnik, jak nie cierpię magów. Nie cierpię magów, to jest wychowane w nienawiści do magów. Mikstury. Pomogę tamtej. O! Wreszcie. Za potworny dziad. Kostur. Jaki kostur? Jaki... Jeszcze jego cień? No co ich powaliło? Ja nie mam tylu mikstur do uzdrowienia się. Boże kochany, mikstury. Regeneracji. Mogę dać magię, żeby móc się uleczyć. Dokonało się. Plugawiec został pokonany. Zabierz prześwit z piedestału. Boże, co tu się dzieje? A gdzie Lidia zabita? Patrzcie, ile tu jest trupów. Ładnie się bawił. Kolega. Nie wiem, gdzie jest Lidia. Bo ona nie idzie, to mnie martwi. Wiecie, jak ktoś to się weźmie innego, tak? Tu było kilka miejsc, gdzie można było sobie towarzyszy dobrać.
Meslicie była bardzo spoko. Nie chciałbym, żeby zginęła. Nic nie widać. Zobaczmy, czy nasza przyjaciółka... O, znowu latam. Malkoran został pokonany. Wstaje nowy dzień. A ty będziesz jego her... Weź ze sobą przedświt. Za jego pomocą oczyść najmroczniejsze zakątki świata z zepsucia. Władaj nim w moim imieniu. Nie wiem, co to znaczy, ale wezmę. Moje wpływy. Dobrze, Melidzia. Piona. Roślina nie dba o promienie, które niosą ze sobą ciepło słońca. Moje światło dotknie świata wszędzie tam, gdzie znajdzie się przedświt. Dobrze. Dziękuję w takim razie. No ale chyba tak jest, że Livia zginęła. Przedświt. No ale nie jest lepsza od mojego. Przedświt, spoko mieczek. Ale znowu, jak zadaję dychę od ognia, przypomnę przy każdym uderzeniu, to może być lepsze od tego. Przedświt. Użyjmy go. Może być fajny do lansu. Ale dobrze, poczekajcie. Mamy tą misję, tak? Czy ona się skończyła już, przedświt? Chyba się skończyła. Ale mnie martwi, co się stanie, jak wrócę. Czy będzie ze mną Lidia, czy po prostu zginęła bohaterską śmiercią? No to tam się gdzieś buguje dziewczyna, tak? No bez niej będzie kiepsko. Trzeba by sobie znaleźć innego towarzysza. No, nie ma. Zginęła. No, wyzwolenie świątyni Magidi przypłaciłem dosyć wysoką ceną. Trzeba będzie sobie chodzić dalej. Zostawmy chwilę ciszy dla Lidzi, która na pewno nam bardzo pomagała i zginęła bohaterską śmiercią w walce z demonem. Także wpijcie jakieś piwko, winko, co chcecie. Chwała Lidzi. Trzymajcie się ciepło. Cześć.